Dzisiaj, dzień dobry, mówimy prosto z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy druh wyspany? No, jak zawsze. Jak każdy strażak. Jesteśmy w jednostce, która jest jednostką specjalistyczną. Specjalizujemy się w tak jak wszystkie jednostki w ratowaniu mienia ludzkiego życia, czyli jako jednostka gaśnicza, ratownictwo techniczne, wysokościowe i grupa poszukiwawcza. Ratownictwo techniczne, czyli można powiedzieć w uproszczeniu ratownictwo drogowe, często wyjeżdżacie? Od czasu, kiedy ruszyła autostrada bursztynowa A1 na odcinku między Pożowicami a Częstochową, bardzo często dochodzi do zdarzeń drogowych, do których jesteśmy dysponowani jako jednostka, która ma najbliższy wjazd i najszybszy wjazd na autostradę po jednostkach Państwowej Straży Pożarnej z Częstochowy i z Piekar. Czyli jesteście pierwsi. Zazwyczaj na naszym odcinku jesteśmy pierwsi. My w tej chwili jesteśmy w strażackim garażu. Z naszej prawej strony stoi Maniek, wóz, który myślę, że wszyscy chyba znają. Popularny Maniek, no ale po raz pierwszy chyba w naszych porannych pobudkach jest także Denis. Co to za wóz? To jest samochód pozyskany przed jakieś 7 laty przez naszą jednostkę. Został sprowadzony z zagranicy, z Holandii. Jest to produkcja na rynek europejski, czyli lewostronna. Bardzo wdzięczny samochód, przyjemny do jazdy, do prowadzenia. Także sprawdza nam się już od 7 lat w naszych akcjach i naszych działaniach na autostradzie i nie tylko. On jest oczywiście czerwony, ale różni się od tych wozów, które my widzimy. To jest standardowe oklejenie samochodu przez Holendrów. Było wykonane, myśmy tu nic nie dokładali poza naszymi numerami operacyjnymi i w takim stanie jest zachowany, jak przyjechał z zagranicy. Skuteczna pobudka dla strażaka to jaka? No jaka? No szybka. Oczywiście, że szybka. No i też musi być głośna. A taką fundują nam właśnie druhowie ochotnicy. No i dziś, myślę, zafunduje nam także Denis. Odpalamy sygnały? Nie ma problemu żadnego, proszę bardzo.